Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder 2. Na start lecimy ogarnąć questa, którego dał nam nikt inny jak sam Hemnitz. Czy questa, w sumie tyle questa, co po prostu ogarnąć to, co nam sam powiedział, nie? Czyli żeby właśnie No i odebrać jednego list, nie? Od naszego ojca. O, tam stoi. Ciekawe. Co to za jakiś apel ma miejsce? Proszę, sam mądry wódz się odzywa. Drodzy współobywatele i przyjaciele! Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj ręka w rękę i ramię w ramię z powodu wyjątkowej okazji! Chcemy kogoś wyróżnić! Nasz kraj jest wielki, wyjątkowy i piękny! Wszystkich nas jednoczą wspólne zmartwienia i przyjemności, a także długa tradycja wyróżniania tych członków kręgu naszych przyjaciół, którzy są tego godni, by życzyć im wszystkiego najlepszego! Mowa o waszym koledze, towarzyszu Hemnitzu! Najważniejsze jest to, że wierzymy w siebie, w naszą własną siłę, w nasz kraj. Pracujemy i osiągamy wiele wspaniałych rzeczy. Chciałbym szczerze podziękować wam, drodzy przyjaciele, za wasze zwycięstwa i osiągnięcia, wasze zrozumienie i zaufanie oraz szczerą, płynącą z głębi serca troskę o nasz wspaniały kraj. Dzisiaj wszyscy możemy stać się odrobinę lepsi. W tym celu musimy po prostu traktować naszych rodziców, co jest, czemu oni go wieszają? Traktować naszych rodziców z miłością i wdzięcznością, oddać swoje dzieci i rodziny całą naszą uwagą i troską, szanować kolegów z pracy, doceniać przyjaciół, chronić prawdę i sprawiedliwość, być litościwi i pomagać wszystkim w potrzebie. Jednak najważniejsze, abyśmy nigdy nie zdradzali sprawy naszego wielkiego narodu. W końcu każdy dostanie to, na co zasłużył. Chwała naszemu wielkiemu państwu! Pokój i dobrobyt naszej wielkiej ojczyźnie! Życzę wam szczęścia, zdrowia i pomyślności! Hurra! Co jest? Czemu oni go powiesili? Powiesili Hemnitza na moich oczach. Muszę dowiedzieć się od kogoś, co tu się dzieje. Rakowicz musi coś wiedzieć. Pierdolę! Ej, dlaczego nie go powieść? Mogę coś zrobić z jego ciałem? Mogę popatrzeć co najwyżej. Mamy zbliżenie, po prostu tak sobie wisi pod sufitem. O, prawie pod sufitem. Ale halo, dlaczego nie go powiesili? Ktoś mi to wytłumaczy? Dobra, włam się na dowolny terminal. No to będzie, myślę, w miarę proste. Tylko trzeba poczekać, aż ktoś tutaj pójdzie. Dobra, czemu ten telefon? Aha, jeszcze nie mogę, okej. Jestem ciekaw, co tu jest właśnie do ogarnięcia, ale widzę, że niestety gra mi nie powie. Póki co. Młody człowieku, stań w kolejce i czekaj. O Boże, i nie gadajcie, że za każdym razem będę musiał stać w kolejce do tej Rakowicz. Dobra, poczekam. Godzina później, okej. No, zagadaj z nią, nie? Po co tu przyszedłeś? Stracono Hemnitza. Przyszedłeś to, by powiedzieć mi coś, co wszyscy już wiedzą? Jest pan jedyną osobą, jaką znam w całym ministerstwie. Wystarczy, że wiesz, kto jest twoim przełożonym i gdzie jest twoje miejsce pracy. Przez jego śmierć mam tylko więcej obowiązków. Zapytaj o wzrost liczby obowiązków. Dlaczego ma pani więcej pracy? Hemnitz nie żyje, czyli nie możemy wykonywać swojego obowiązku, więc należy go zwolnić. Jak chcesz zwolnić trupa? Gdy pracownik jest zwolniony, musi oddać swoją oficjalną pieczęć oraz tajne dokumenty, podpisać dziennik bezpieczeństwa, złożyć doświadczenie o zwróceniu wszystkich książek ministerialnej biblioteki. Ale najważniejsze jest to, że nie oddał swojej przepustki. Strażnicy powinni mieć jego rzeczy, iść do strażnika przy punkcie kontroli i powiedz, że cię przysyłam, oddać ci rzeczy Hemnitza. Weź też mapę ministerstwa. Bez niej będziesz błądził po tych korytarzach do końca świata. Dobrego dnia. Okej.
Okej, okay, chemizm to jest, tak, to jest w języku tego państwa, rozumiem, że gość nie żyje, tak? Powieszono go na zebranie pracowników. Nagłe, nieoczekiwane i straszne. No i mamy 100 autorytetów za całą tą jego tą. Okej. Okay. Dobra, ej, czy ja mogę? Czy to jest taki fast travel? Yeah! Dobra, to mi się podobuje. Nie będzie tyle biegania przynajmniej. Pogadajmy z żąblem. Nie ma pan nic przeciwko, jeśli tu się trochę postoję? Gdy siedzi cały czas przy... Gdy się cały dzień siedzi samemu, człowiek ma ochotę z kimś pogadać. Złem! Rozmawiał o biurze rzeczy znalezionych. Odpowiada pan za biuro rzeczy znalezionych? Tak. Skąd się rzeczy w pudle? Przynoszą je ludzie? Głównie patolog. To bardzo obywatelsko z jego strony. Jakie ma polecenie? Gdy my żumiera znajdziemy dokument, to mnie przynosi je tutaj. Jak się panu podoba pogoda w tym tygodniu? Mokro. No tak, ale jak z cebra. Niech pan. Rodzinie? Czy macie rodzinę? Nie. I nigdy pan nie miał? Miałem. A teraz? Teraz nie. Okej. Okay. Pracy? Na czym polega pańska praca? Przychodzę na czas, nakładam grzywny, idę do domu. Wszystko? Łamię też kości. Brzmi jak wymarzona praca. Tak. Cały dzień jest pan na służbie, pewnie nie ma pan dużo czasu na posiłki. Jedzenie to broń. Jak go pan rozwiązuje? Nie wiem. Wcale? Czasem nakładam na marwic grzywny w bułkach albo jej konfisku. Nie boi się pan zatrucia pokarmowego? Niczego się nie boi. Na froncie widziałem niezłe gówno. Jadłem gówno, byłem gównem, teraz jestem bezpieczny. Okej, okay, no ciekawa, ciekawa ta. Jest do słowa mi uciekło. Ciekawa filozofia, o. Jak udaje się panu zachować taką świetną formę fizyczną? Regularnie ćwiczę z pałką na świeżym powietrzu. To wszystko? Tak. Dobra, no i pogadajmy o biurze rzeczy znalezionych w takim razie, czyli o tym, o czym mieliśmy tu chyba pogadać. Tak? A nie, dobra, nie czekaj, to już po prostu się nie oznaczyło. Dobra, powiedz, że przyszedłeś po rzecz Chemnica. Czy są mnie Magda Rakowicz? Przyszedłem po rzeczy Chemnica. Możesz wziąć co zostało. Zostało? Ktoś już po nie był? Jakiś pracownik. Wziął skrzynkę i sobie poszedł. Jaki pracownik? Nie moja sprawa. Okej, okay, sprawdź rzeczy. 15 minut na to poświęcam. Okej. Okay. Co my tu mamy? List do nas, pięknie. I przepustka Chemnica. Dobra. To list od mojego ojca. Pewnie mogę otworzyć go trochę ostrożnie, ale do diaba z kopertą. Muszę jak najszybciej poznać jego zawartość. Odkryłem nową informację o Kalebie Redgrave'ie. Okej. Okay. Okej, okay, co my tu mamy? Dziedzictwo Redgrave'a. Mamy list od naszego ojca. Drogi synu, jeśli to czytasz, to ja już pewnie nie żyję. Wybacz mi, że trzymałem cię na dystans i że przez ostatnie lata nie byliśmy ze sobą tak blisko jak niegdyś. Może w to nie uwierzysz, ale zrobiłem to, aby cię chronić. Nawet moja śmierć służy temu celowi, ochroni mojego syna. Nie wiem, kto oprócz ciebie przeczyta ten list, więc nie mogę odpowiedzieć w nim na wszystkie pytania. Dlatego ukryłem te odpowiedzi w specjalnych skrzynkach ukrytych w budynku ministerstwa. Tylko ty możesz je otworzyć. Ich zamki są zakodowane tak, aby odblokować mogła wyłącznie twoja biometria. Mam nadzieję, że uda ci się je zgromadzić i podejmiesz właściwą decyzję. Pierwszą skrzynkę powinieneś otrzymać razem z tym listem. Pozostałe musisz odnaleźć sam. Pamiętaj, aby nikomu nie ufać, Ewanie. Żałuję, że pozostawiam ci takie ponure dziedzictwo. Powodzenia i kocham cię, synu. O kurde. Intrygujące. Wypytaj współpracowników o skrzynkę biometryczną. Dobra. Dobra, no to najpierw do Rakowicz, nie? Jest tu. Okej, okay, pod M mam mapę. To akurat miło. Tylko muszę przejść przez punkt kontrolny. To się właśnie zatygowało. No idziemy do Rakowicz. Ja pierdolę! Kurwa, i tak za każdym razem godzinę będę marnował na to, żeby z nią tutaj przyjść. No kurwa. Za bezsens. Jezu, Ewan, zagadaj do niej. Przestał przepustkę Chemnica. Temią. Wreszcie mogę go zwalić z pracy. Dobrze, że nie wypożyczył żadnych książek z biblioteki. Oni traktują to bardzo poważnie. Teraz jego przydział awansowy jest wolny. Jego przydział awansowy? Miałbyś przeniesiony na wyższe piętro i teraz to miejsce jest wolne. Będą o nie walczyć wszyscy durnie w biurze.
Akta personalne kamienice są gotowe, by przenieść je do archiwum, ale... Ale? Ale kurier kolejny raz nie dostarczył do archiwum wszystkiego. On się nie przejmuje, bo to my zostaniemy nagrodzeni za zagubienie dokumentów zawierających państwowe tajemnice. Poszukaj wózkach znajdujących w pobliżu miejsc pracy. Jeśli znajdziesz te dokumenty, to przynieś je do mnie. Dobra, no to... YOLO, to powinno być zaraz tutaj obok. Plus przy okazji możemy zagadać sobie do tych wszystkich ludzi, którzy tutaj są w tych właśnie. Zobaczmy, wózek z dokumentami. Pierwszy. Co mamy? Teczka z dokumentami, okej, okay, no to mamy chyba akurat to, czego szukałem, dokładnie to, co miałem oddać Rakowicz, no ale pogadajmy tutaj. 5 minut zajmuje mi otworzenie tego, ale pewnie lepiej zrobić tak, gościa tu nie będzie. Patrzcie, kogo to przeniosło. Czy jak spotki wypięta pierś, to musi być ten nowo, o którym tyle wczoraj nawijał świętej pamięci Chemnitz. Wiesz, jakie jest najważniejsze pytanie, na które musisz odnaleźć odpowiedź podczas pierwszych dni w biurze? Jakie? Pytanie o to, kim jesteś, przyjacielu? Wombatem czy Birłangiem? Że co? Wombatem czy Birłangiem? Co ty pleciesz? To podstawowe pytanie, kolego. Jesteś tłustym i niegroźnym torbaczem ukrywającym się w norze, czy silnym i niebezpiecznym niedźwiedziem, który może rozprawić się nawet z tygrysem? Te ciemne biurowe szczury. Czy nikt z was nigdy nie był w Australii albo w Malezji? A ty byłeś? Nie, ale mój ojciec często tam bywał i dużo mi opowiadał. Obiecał, że kiedyś mnie ze sobą zabierze, ale... to długa historia, więc jak, przyjacielu, jesteś roślinożercą czy drapieżnikiem? Drapieżnikiem. Ja też, mądry wybór. Jesteśmy mali, ale bardzo niebezpieczni i nie ma nas wielu w tym biurze pełnym wombatów. Jestem zdania, że drapieżniki powinny trzymać się razem, aby kontrolować populację roślinożerców. Okej, co za ten autorytet teraz? Jestem Evan Redgrave. Redgrave? Syn Caleba Redgrave'a? A to ci jest Bożenka. Teraz nie wiem, czy powinien trzymać się blisko ciebie, czy raczej pozwać się do diabła. Dlaczego? Przyjacielu, nie wydaje ci się, że wokół ciebie jest odrobinę zbyt wiele martwych ludzi, jak na zaledwie drugi dzień pracy w ministerstwie? Co się stało z Chemnicem? Nie widziałeś? Widziałem, ale chyba nie do końca zrozumiałem. A co to jest do rozumienia? Pewnie nie wyrabiał się z robotą albo podpadł szefowi. Najważniejsze, że był i już go nie ma. Wydaję skrzynkę. Nie zauważyłeś może, czy miał przy sobie biometryczną skrzynkę? Tak, tylko zabierali i Chemnitz poprosił mnie, żebym zabrał list i biometryczną skrzynkę z jego rzeczy. Ale o liście przypomniałem sobie dopiero teraz. Gdzie ono teraz jest? Nie tak szybko, przyjacielu, nie jestem twoim listonoszem, żeby doręczać ci przesyłki za darmo. Ale mam świetny pomysł. Biedny Peter Donge sprawia wrażenie przygnębionego tym, co spotkało Chemnitza. Wygląda, jakby miał się za chwilę rozpłakać. Ale my jesteśmy jego kolegami, prawda? Myślę, że powinniśmy spróbować go rozweselić. Zróbmy mu małego psikusa. My? Tak, ty zajmiesz się całą robotą, a później razem będziemy się śmiali. Chcesz dostać tę biometryczną skrzynkę, prawda? Więc bez gadania, wytnij numer Dongowi, a będzie twoja. To uczciwa propozycja. Dobra, zgódźmy się, żeby po prostu przyjąć questa. Moje poczucie humoru nie jest tak wyrafinowane jak twoje. Kluczem są emocje. Poznaj słabości Donga i wykorzystaj je. Okej, okay. Skrzynce, przy tej skrzynki Marco. Marco Legrand, okej, okay, mamy teraz w ogóle nazwisko. Przekonałby oddać ci skrzynkę za 2000 autorytetu. Nie. Myślę, możemy ją... jeśli ją trzymają gdzieś tutaj, to możemy ją zajebać, nie? Zmowa wszystkim. Dobra, to mogę przeklikać po prostu. Seriale telewizyjne. Żywek Borańczyku. Obejrzałem ostatni. Zaprzyjaźniasz się ze współpracownikiem. O, ciekawe. Dobra, będę przeklikiwał większość tych rozmów, bo one nie ma, bo to jest tylko po to, żeby dostać informacje do profilu ewentualnie od gościa. A co moim ojcu powie? No widzę, że niewiele.
A to ciekawa informacja. Dobra, a zobaczyłbym właśnie tu. Zobacz. Czym? A, patrz. A nie. Zdawało mi się, że widziałem mysz. Przepraszam, na chwilę przeczytam, to musi być prawda. Aha, dobra, okej. I tutaj widzę, że skoro zaprzyjaźniłem się z Dim, no to nie jest ten. Nie ma takiej afery a propos tego, że mu wlazłem, ale okej, czyli... Czyli warto jednak właśnie poczekać, aż wyjdą z tego. Dzień dobry. Cześć, dlaczego jeszcze cię tu nie widziała? Jestem nowy, nazywam się Evan. Jestem Emma Heiser, miło mi cię poznać. Co się stało z Chemnicem? Zobacz, nie mogę o tym rozmawiać. Kontynuuj. George był mi pierwszego dnia mojej pracy tutaj. Byłem bardzo zaskoczony, sprawiał wrażenie takiego miłego człowieka. A teraz już go nie ma. Mili ludzie nie mają teraz łatwo, a tacy jak George tym bardziej. Dlaczego? Był po prostu zbyt miły. Kochał swoją żonę i dzieci, pomagał wszystkim. Pożyczył ludziom pieniądze przed wypłatą, nikt nie kombinował. Potrafił słuchać, sprawiał, że wszyscy czuli się przy nim bezpiecznie. Wiesz, co mam na myśli? Nie bardzo. No tak, przecież jesteś facetem, ale kobiety potrafiły to wyczuć. Po prostu był dobry. Nie potrafię tego lepiej wyjaśnić. Czy miał problemy? Był idealny pracownik, stawili go wszystkim za wzór, miał progów. Może zabrzmi to dziwnie, w takim gnieździe żmi, ale nie miał. Chemnicowi udało się zaprzyjaźnić ze wszystkimi, nawet z Legrandem, a to skończony dupek. A za co został ukarany? Nie do końca zrozumiałem, a właściwie rozumiem, ale po prostu w to nie wierzę. Ale ministerstwo nigdy się nie myli, pewnie nie znam się na ludziach. Aha, no to dzięki za jakieś konkrety, nie? Dobra, u niej widzę, nie było tematu o tym. O, ale okej, wychodzi, to możemy sobie wejść do niej. Ale jakby serio? Otwarcie tego zajmuje nam całe 5 minut? Bez żartu. Okej, 30 zamki, 15 ten. Dobra. Co my tu mamy? Środek przeczyszczający. Broszura zatytułowana 30 na prowadzenie rozmowy. Okej. Dobra, nie ma tu nic ciekawego z tego, co widzę. A co jest w komputerze? Zdjęcia. Ja i dane usunięte, czyli pewnie mąż, który albo A nie żyje, albo B, którego nie chce znać. Pochładka magazynu Moda z kwietnia. Nieźle, a w wiadomościach co jest? Sprawiedliwość dla dłużników i grzywna. Pomyłka, grzywna 300, kolejny błąd poskutuje wpisem do akt. Okej, okay. Nieciekawy widzę. No dobra, no ona nie miała tutaj za dużo niestety, z tego co widzę. Man, serio? Nie mogę tak po prostu trzymając tego, z tego wyjść? Legrand, wrócisz do roboty może, czy nie? Tutaj kolejne 15 minut na przeglądanie tego i uuu, biometryczna skrzyneczka! Poproszę. Telefon. O, 15 minut na telefonie mogę coś zrobić. Dobra, zobaczmy, o co tu chodzi. Witaj, Ewanie Redgrif, anonimowa służba zaufania. Wybierz cel zgłoszenia. Wystąp o awans. Przekaż informacje o współpracownikach. Okej. Wykonaj prywatne połączenie. Są zabronione, okej. Weź udział w programie konkurencyjnego środowiska pracy. Składajcie podanie o wzięcie udziału w programie Dzielna Czwórka. Chcesz uzyskać awans, wystartuj z 3 kolegami z pracy w pogoni za karierą i spraw, by zrezygnowali. Jedna posada, jeden zwycięzca. Wybierz, zdobędziesz swój awans, jeśli nie boisz się odrobiny rywalizacji. Weź udział. Gratulacje, zostałeś zapisany. Wyeliminuj 3 współzawodników, aby wspiąć się na kolejny szczebel kariery. Twoi konkurenci muszą dobrowolnie lub pod przymusem wycofać się z programu. Przestrzegaj dyrektyw i donoś na rywali, którzy je łamią, aby zyskać premię. Mamy nadzieję, że to będzie początek błyskotliwej kariery. Dobra. Jakbym zobaczył questy, nie? Czy pod Q są questy? Nie. Ja pod M mogę wejść w mapę i sobie tutaj przeskoczyć. Zobaczmy. Tutaj questy. Tutaj nagroda. 10 tysięcy autorytetu. Okej, okay, czyli potem mogę sobie ewentualnie te 5 tysięcy dofarmić i będę miał
właśnie resztę. Tutaj, to jest ciekawe, mój wózek z dokumentami mam za friko, nie? Ale cała reszta jest, kurde, za ten koszt właśnie tych 15 minut. O, ty, tutaj gościa nie ma, no to... A, to jest chyba ten. To mi się wydaje. No dobra, no dopóki go nie ma, no to... Jazda. Zobaczmy, co takiego tu ma. O, kręta śrub. Zabieramy. Kamery na zero zarejestrowały kradzież. Będą problem przy punkcie kontrolnym. Okej, okay, czyli warto się tego pozbyć, zanim wyjdę. Co my tutaj mamy? Wersja robocza. Znowu mnie zapomniałaś, odmawiasz sobie szczęście, zwracając na mnie uwagi. Do Emmy Heiser! Proszę. Dobra, tam było, żeby wysłać pewnie coś do zabawiania się uczuciami, ale nie. Nie róbmy tego. Bez żadnych takich durnych rzeczy. Powiem tak, skoro on, powiedzmy, kocha się w niej, a widać, że się kocha, no to może spróbujmy mu pomóc w tej. Tylko jakieś donosy chyba na tego. Na Legranda. Zdjęcia. Ja w dzieciństwie, ja na demonstracji, ja w pociągu. Gdzie ty tu jesteś widoczny niby? Okej, no to, to by było na tyle, widzę, jeśli o to chodzi. Czyli to jest od Donga. Zobaczmy, czy to jest ten cały Dong. Tylko może jeszcze obczajmy najpierw to. Tutaj, no tu pusto niestety. Dobry. Ale nie, Evan, jestem tu nowy. Nicholas Page, kurier. A nie, to jest kurier, proszę bardzo. Zapytaj, gdzie można kupić przydatne przedmioty. Sam mam kilka na sprzedaż, ale robię interesy tylko z ludźmi, którym ufam. Dobra, zobaczmy. Na nas aż kilka przydatnych rzeczy. Obca waluta za prawie tysiaka. Okej, no nie wiem, czy to jest jakiś mega worf. Zawało pracę, weźmy pracę kuriera. Takie sobie zajęcie. Nie mam dostępu do innych pięter, ale co z tego, skoro nic nie mam? Nic z tego nie mam. Okej, no to brzmi pierdoły, krótko mówiąc. Tutaj tego nie mogę zbadać. Dobra, to zapukajmy do Donga i zobaczmy, czy coś nam powie ciekawego. Jaki piękny dzień na pracy. Dzień dobry. A ty coś za jeden? Nigdy coś nie widziałem. Ochrona! Obcy na sali! Spokojnie, kolego. Nazywam się Evan Redgrave. Jestem tu nowy. Właśnie zaczynam pracę. O! A słyszałem, że zaczęli kogoś nowego. Jestem Peter Dong. O co chodzi? Czego potrzebujesz? Rozmowa o wszystkim. Dobra, tutaj... O, Chemnica to jest akurat ciekawe. Biedny Chemnic. Poznałem go zaledwie wczoraj. Teraz to. Wydawało mi się, że był dobrym człowiekiem. Ale złamał prawo. Tak słyszałem. Jak mogłem nie dostrzec, jest kryminalistą. Przechytrzył nas wszystkich. W jakim sensie? Zawsze był taki uprzejmie poukładany. Nigdy się z nikim nie kłócił. Brał udział we wszystkich zebraniach, głosował we właściwy sposób. Teraz przynajmniej rozumiem, dlaczego chronił mnie przed Legrandem. Dlaczego? Chciał zyskać moje zaufanie i wyciągnąć ode mnie tajne informacje. Masz jakieś tajne informacje? To nic w interes. Okej. Przygody patriotów. Okej, akurat tego nie miałem wykupionego i to jest ten problem. Ale ogólnie spoko. O zdrowie. Nie mogę znaleźć tabletek. Okej, dobra, to jest kolejna opcja do tych. Dobra, okej. Czyli tutaj mogę wziąć pewnie tablety na przeczyszczenie i dać jemu, ale nie. Nie robimy, okaż to uczucie. Biedaku, podobno niektórzy mają tak paskudne bóle głowy, że mają ochotę po prostu zakopać się w ziemi. Też mam taką ochotę, ale wszędzie tu mamy granitowe posadzki. Okej. Chciałem porozmawiać o tobie i Heiser. Nie mam mnie i Heiser, poza tym to nie twoja sprawa. Możesz udawać Peter, ale ja wiem, że jesteś w niej zakochany. Kto ci powiedział? Nieraz już widziałem ciężkie przypadki zakochania. Zaufaj mi tego wyrazu, nie da się pomylić z niczym innym. Sam tak wyglądałem, gdy próbowałem zdobyć serce mojej żony, więc nie będę mnie oczuł. Więc wszyscy wiedzą? Gdzie może być? Mama mnie zabije. W sensie? Masz rację, Ewa, nie jestem bezwartościowy, żałosnym frajerem. Niczego takiego nie powiedziałem.
Nie musiałeś i bez tego to wiem. Zakochałem się w Emmy od pierwszego wejrzenia, od tej chwili nieustannie z tego powodu cierpię. Cierpienie to nieodłączna część życia w waszym kraju. Nie ma się czego wstydzić, Emma to naprawdę miła dziewczyna. Myślę, że była z was świetna para. Naprawdę tak myślisz? Oczywiście. Widziałeś, jaka jest piękna, jak dziewczyny z okładki Młodych Patriotów, a ja? Jak ktoś taki, jak ja mógłby do niej podejść i... O, mamy questa, żeby mu pomóc. Proszę bardzo. Nie da się ukryć, że nie jesteś typem wysportowanego łobuza, za którym szaleją wszystkie dziewczyny, ale masz wiele innych zalet docenianych przez kobiety. Jesteś bardzo dobrym człowiekiem, jasne? Musisz tylko wykorzystać swoje mocne strony. Moje mocne strony? Jesteś pracowity, nie pijesz i masz świetne perspektywy. Do tego nie wyglądasz na kogoś, kto mógłby złamać dziewczynie serce. Co zrobić? Od czego zacząć? Zabierz ją na randkę, ale nie do restauracji czy klubu. Zabierz ją do teatru albo na wystawę. Dzięki temu będzie wiedziała, że myślisz o niej poważnie. Randkę? Czyś ty zwariował? Ona nie wyśmieje! Więc zacznij od kwiatków. Wiesz może, jakie kwiaty lubi? Niedawno przez przodek znalazłem w jej koszu na śmieci stronę z magazynu o kwiatach. Były na niej czerwone i białe róże, fioletowe fiołki, czerwone maki, żółte tulipany i biała ostnica. I wszystko to zapamiętałeś? Jasne, mam mówić, że mam fenomenalną pamięć. Pamiętam wszystkie przemówy wodza. Bardziej przydałaby ci się wiedza na temat ulubionych kwiatów twojej wymarzonej dziewczyny. Dobra, spróbuję to ustalić. Gdyby ci się udało, byłoby wspaniale. No. A nie, dobra, oglądałem to jednak. Wiesz, dlaczego oglądasz serię Przygody Patriotów? Bardzo dobry serial. Prawda? Nie przegapiłem jednego odcinka. Nie rozumiem tylko, dlaczego w tytule są przygody, skoro wszyscy tylko siedzą i rozmawiają o tym, kto jest większym patriotą. Gdzie tam przygoda? Widziałeś tylko początek. Później wszyscy trafiają do areszty i zawierają się naprawdę interesująco. Oglądaj dalej. O, to ma sens. Okej, czyli jednak obejrzałem. Czyli chyba od Heiser nie oglądałem jakiegoś serialu i dlatego w jej przypadku nie mogę nic właśnie zagadać. Ale jakiś tam jeden serial jeszcze był do przetegowania. No, ej, co on tak będzie stał tutaj ciągle? O kolorach, o kwiatach. Może o kolorach zacznijmy. Jaki jest twój ulubiony kolor? Oczywiście czerwony. Wszyscy wylewają czerwony. Jest krawy jak na flagach w ministerstwie. Jakie kwiaty lubisz? Wszystkie poza makami, jestem na nie uczulona. Okej, czyli czerwone kwiatki, nie maki. Miłego dnia. Dobra, panie Dong, mam dla pana, kurde, information. Że tutaj gdzieś po żarcie widziałem. Mamy go. Dong, musimy pogadać. Dowiesz się, jakie kwiaty lubi Emma? Okej, czerwone róże. Jedyne. Myślę, że czerwone róże będą w sam raz. Mam nadzieję, że to zadziała. O, i stówka wpadła, dzięki. Dobra, pogadajmy z nią, bo mamy te... O, a nie, czekaj. Nie o to chodzi. Zapytaj o tabletki. Pani Sereno, jest pani osobą obydą w ministerstwie. Czy może mi pani pomóc? Nie sprzedaje alkoholu? No to trzeba mieć pozwolenie. Nie, nie o to chodzi. A może znaleźć u pani tabletki od bólu głowy? Od moich bólecz głowa nie boli. Mam tylko 7 na przeczyszczenie. Nada się? Myślę, że tak... Nie! Kurde, nie! Nie! Nie chciałem... Dobra, czekaj. Trzeba się tego pozbyć jak najszybciej. Dobra, zostawię to przy swoim, bo tutaj nie muszę marnować czasu na to. Czyli tak, środek na przeczyszczenie i kręgosłup zostają tutaj, żeby nie było problemów. Dobra, czy ja chcę popracować jeszcze? No, jedną taką możemy, myślę, pracę odtegować, ale jeszcze oddajmy Rakowicz tę teczkę. Zaś muszę godzinę, kurwa, czekać. Ja pierdolę. Tak, może to będzie irytujące. Po co przyszedłeś? Znalazłem teczkę z archiwum. Nie mię, zajmie się nią i ustalę, kto ją zgubił. Sowa ta pożałuje dnia, w którym się urodziła. No przecież pamiętaj, że gdy znajdziesz taką teczkę, masz ją przynieść prosto do mnie. Nie pokazywać nikomu i nie zaglądać do środka. Tak będzie bezpieczniej dla nas obojga. Zrozumiano, tak zrobię, dziękuję. Okej, 50 od autorytetu. Dobra. Tutaj, szafa na dokumenty. 8 godzin na przeszukanie. Nice. Ciekawe, czy jest tam w ogóle coś wartego uwagi. Dobra, a tutaj...
Dobra, widzę, że też zależy od tego, z której strony tego użyję, no to raz jestem z jednej strony, raz jestem z drugiej strony. Dobra, to wymagało 15 minut, nie? Tak, więc tego nie chcę zużywać teraz. Dobra. Zajmijmy się w takim razie jakimś tym. Tutaj 5 formularzy, plan 0 na 3, nagroda stuka autorytetu. Aha, czyli rozumiem, jak zrobię 3 na 5 formularzy dobrze, no to będę miał 100 autorytetu, tak? Zobaczmy, dobry. Ordynator oddziału położniczego naszego szpitala nie pozwala pielęgniarkom na branie udziału w wiecach Solidarności i Lojalności, bo twierdzi, że nie można zostawić rodzących samych sobie. Uważam, że to kwalifikuje się jako zdrada stanu, więc dzieci można zawsze robić więcej, a uczestnictwo w wiecach to patriotyczny obowiązek. Dobra, donos to było... imieniem i nazwiskiem, czyli to jest skarga. Wiece Solidarności i Lojalności. Dobra, czy to będzie do patriotyzmu? Wtorek, ci są zajęci, to idź tutaj. Ładnie. Uprzejmie donoszę, że Adam Pluk i jego rodzina nielegalnie pobierają kartki żywnościowe na jego zmarłą babkę. Kartki żywnościowe, to chyba opieka społeczna, nie? Jap. Dobra. No i jeszcze jedna osoba, żeby dostać 100 autorytetu. Ktoś pomalował ławki w parku, ale nie powiesił żadnych ostrzeżeń. Zniszczyłem przez to spodnie, a moja marynarka przykleiła się do ławki. Mam nadzieję, że to nieporozumienie zostanie szybko naprawione. Okej. Chyba też skarga, co nie? Ja. Skarga. Malował ławki, nie powiesił ostrzeżeń. Zniszczyłem spodnie, będzie naprawione. To chyba do porządku, nie? Jak opieka społeczna? Jak opieka społeczna? Przyglądałem portrety poszukiwanych kryminalistów we wczorajszej gazecie. Jeden z nich wydawał mi się znajomy. Wygląda zupełnie jak mój mąż. Oczywiście nie wierzę, aby chodziło o niego, ale chciałabym dowiedzieć się, czy kryminalista numer 3 ma na pośladku znamie. Prośba. Kryminalista. No to już musi być do porządku. Proszę bardzo. A, okej, okay. Pierwsze były 3, czyli te pierwsze 3, te 3 to było dlatego. To było to przy Chemnicu, a teraz już co 5 będzie. Czyli muszę zrobić perfekcyjnie teraz wszystkie 5 na perfekto, żeby mieć ten pomysł. No albo po prostu co 5 będę to dostawał. Pragnę donieść, że dzieci mojego kolegi Jamesa Aderholda dorysowały wielkie rogi na plakacie z podobizną naszego mądrego wodza. To obraża moje patriotyczne uczucia, przecież nasz mądry wódz nie jest nawet żonaty. Proponuję, aby aresztować ziomka, a jego dzieci wysłać do obozu pracy. Donos, patriotyzm. Ci w wtorek nie są dostępni, ci są. No i proszę bardzo, gotowe. No i dobra, ładnie. Trochę autorytetu poszło do góry. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Kody Heimdala 5x250. Okej, no niby dostałem jakieś informacje, ale listu nie mam kolejnego, więc to jest ciekawe. Tutaj nie. Dobra, nie, bo tutaj nie ma nigdzie naszego starego, więc to raczej nie o to chodzi. Dobra. A czekaj, jeszcze raz, ekwipunek muszę zobaczyć. Okej, okay, nie mam nic, co byłoby do... co mnie skasowało na tym punkcie, więc możemy się teraz bardzo zgrabnie wytegować stąd. Sać! Czego nie zrobiłem? Zadziałał wykrywacz? Musimy przeprowadzić przeszukanie. Kamery ochrony zarejestrowały przy waszej cudzej własności. Grzywna 400. Każdy skradzie przemysł przymusowo praca w kopalniach na okres... Ej, what? To pierwsze wykroczenie wystarczy na gana, ale następnym razem ci się nie upieczę.
Aha, okej. Okay. Myślałem, że będą musieli mieć jakiś dowód. Dobra, w sumie kamery zarejestrowały, więc mają jakby dowód. Więc... Myślałem akurat, że coś z tego... Że coś z tego wyniknie, ale widzę, że... Jednak niestety, ale... Nie. Trudno w takim razie. Okej, tam się odtegowały rzeczy jakieś. Dobra, chyba do nas Cunningham teraz dzwoni. Halo, Ewanie. Czy dowiedziałeś się czegoś interesującego od Chemnitza? Nie miałem szansy. Powieszono go na dzisiejszym zebraniu. Tak po prostu. To było po prostu straszne. Wszyscy wiwatowali. Jak to możliwe? Ewanie, to normalne. Paragraf 12 regulaminu pracy ministerstwa wyraźnie mówi o karach. Ważne stanowisko wiąże się ze zwiększoną odpowiedzialnością, czy coś w tym stylu. To bardzo podejrzane. Czy ktoś słyszał waszą rozmowę? Nie, nie chciał rozmawiać z ministerstwem. Rozmawialiśmy przy posągu wodza. Dobry, choć jak widać nieskuteczny środek ostrożności. W ministerstwie każdy kamień ma uszy. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Myślałem, że ta praca to będzie kaszka z beczkiem? Ministerstwo to gniazdo żmije, Ewanie. Jeśli chcesz dostać awans, musisz stać się prawdziwym królem żmi. Do diabła z Chemnicą. Wracaj do pracy. Zacznijmy od twojego bezpośredniego przełożonego, Pita Fergusona. To żałosny człowiek, który kocha wyłącznie pieniądze. Wkrótce sam się o tym przekonasz. Pit wie, czyim synem jesteś. Wszyscy wiedzą, więc będzie ostrożny. Jeśli chcesz, żeby zaczął mówić, musisz zdobyć jego zaufanie. Dowiedz się o nim więcej. Wyciągnij informacje od niego, popytaj współpracowników, wypełnij kilka jego próśb. Oczywiście, jeśli pozwoli ci na to sumienie. Musimy zdobyć jakieś haki na tego aroganckiego bydlaka. Ale nie zapominaj, że Ferguson to tylko pierwszy krok. On nie jest aż tak ważny. Twoim najważniejszym celem jest zdobycie wyższej pozycji. W tej chwili pracujesz na pierwszym poziomie. Musisz wspiąć się wyżej. W tym celu gromadź punkty autorytetu. Skompromituj swojego szefa lub pozbądź się współpracowników, którzy stanowią konkurencję. Albo wszystkie trzy naraz. Jak zdobyć awans? Istnieje standardowa procedura. Otrzymasz awans, gdy zdobędziesz wystarczający autorytet. Aby dowiedzieć się, ile autorytetu potrzebujesz, użyj służbowego telefonu. W kwestii punktów autorytetu nie mogę ci pomóc. Musisz pracować, wzmacniać potęgę ministerstwa i chwałę wodza oraz pozbywać się stojących ci na drodze współpracowników lub zaprzyjaźniać się z nimi. Współpracownicy to konkurencja. Postaraj się, aby nią nie byli. Czyli powinienem knuć przeciwko moim kolegom z pracy, podsłuchiwać ich, wrabiać, szantażować i doprowadzać do samobójstwa? Wszystkie chwyty dozwolone? Nie ma innego sposobu? Jeśli nadarza się okazja, nie wahaj się. Poproś, aby się wycofali, zorganizuj przeniesienie do innego departamentu lub zniszcz. Nie robi mi to różnicy. Interesuje mnie tylko rezultat. Zwycięstwo. Martwię się, jakim człowiekiem będę po takim zwycięstwie. Wybór, Ewanie. Zawsze jest jakiś wybór. Dobra. Warto wiedzieć. Nie, to było do przewidzenia akurat, nie? Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Okej. Mam tak... 5 dni na jeden, 3 na pozostałe. Dobra, nie mogę wszystkiego naraz zapłacić, ale opłatę za wodę i ścieki mogę uregulować. A to jeszcze, z tym mam jeszcze 5 dni, więc to może poczekać. Dobra, no to jeszcze tak. Obejrzymy sobie TV. To tak, książek żadnych nowych nie mam. Nie muszę też, zakładam, odświeżać. No, jak na złość, kurde. Dobra, pasja wodna. To jest na bank, żeby pogadać z tą babką. Kurde, mogę w sumie tylko... Mogę tylko jedno. Ej, czekaj, mam może checkpointa? Tutaj? Czytaj. Autosave, dom. Okej, to będzie chyba to? Czy to jest po zapłaceniu już rachunków? Nie, jeszcze przed. Okej, dobra. Dobra, to zapłacimy sobie ten jeden rachunek, żeby mieć jedną rzecz z głowy. Wykupimy sobie od razu ten trzeci serial. Pyk. Obejrzymy wszystkie odcinki. Zgrabnie. To fajnie idzie. Dobra, teraz dla sprawdzenia. Bo chyba nie mam żadnych nowych książek do czytania, co nie? Nie, wszystko mam przeczytane. Dobra. No to teraz tylko iść spać, zrobić save'a. No i to w tym odcinku będzie, myślę, tyle.
Czy będę jeden dzień na odcinek robił? Myślę, że raczej nie, ale w tym odcinku jakoś naprawdę sporo żeśmy pogadali. Jeśli chodzi o ogólnie zwiedzanie i tak dalej, no to to myślę wystarczy jak na razie. Czyli tak, w tym odcinku wypadałoby trochę hajsu sobie zarobić właśnie, żeby móc spłacać te kolejne rachunki. Te można ewentualnie pogadać a propos tych, te mamy nowego gościa, czyli naszego szefa. Możemy pogadać, możemy albo trochę teraz pozarabiać, albo możemy też bardziej przegadać z ludźmi różne tematy. Ale zobaczmy na przykład Donga, tutaj co. Okej, widzę, trzy poziomy są przyjaźni, czyli pierwszy to jest, że po prostu się dogadujemy, drugi pewnie już tak coraz się bardziej przekonujemy, no i trzeci jesteśmy zajebistymi kumplami. No dobra, w kolejnym odcinku zobaczymy, co takiego nam zgotuje los i zgodnie też z tym, co widać. Lepiej jednak nie kaść. Bo jednak jest ty... Nie jest to tak łatwe jak w poprzednich... w poprzednim Beholderze. No chyba, że dają dużo hajsu, no to wtedy akurat mogę grać na potęgę. No dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Beholder 2. Cześć!